Shita Bell, Shita Bell, gdzie byłaś przez te 4 lata? W pizie. Prawie już 5 na kanale. Nie no, może 4. W 2014 wyszła, mamy 2019, ale 5 lat jeszcze nie minęło. Tajemnica, która stoi za tym, dlaczego recenzji nie było na kanale, to jest po prostu bardzo prosta rzecz. Ja nie miałem kanału, jak oglądałem część pierwszą w 2014 po prostu. Założyłem go w 2016 i to jest jedyny powód, dla którego tej recenzji nie było. A wiecie jak... Pewnie wiecie, większość z was, która mnie ogląda jakiś tam czas w dłużej niż 3 dni, to pewnie kojarzy, że mam dosyć nieprzychylną opinię o Annabelle. Czy to o jedynce, czy o dwójce, także pewnie też się domyślacie, że nie było dla mnie to jakąś wielką przyjemnością powtarzać sobie ten seans. No ale skoro katuję się filmami o rekinach, którym daję jeden, to stwierdziłem, że dobra, też Mirę też obejrzę i coś powiem. Jeżeli chodzi o część drugą, to ją oczywiście recenzowałem, na kanale możecie znaleźć sobie ten materiał, od razu premierowo go wrzucałem, a dzisiaj parę słów powiem o jedynce, ale tutaj naprawdę nie będę się rozwodził, bo nie ma nad czym. What in the fuck? You! This ends now! You hear me, you googly eye? Get in! That's what fucking hell feels like. Am I a you bitch? Malcolm! Say fucking nothing. What did you do to our room? I'm not done with you, you fucking homewrecker. God. Większość pewnie już ten film widziała, od razu zaznaczam na samym starcie, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to wyłączcie ten materiał, jeżeli nie chcecie sobie psuć zabawy, jeżeli chcecie film nadrobić. Będą tutaj spoilery. Może nie będzie ich dużo, natomiast będą kluczowe, znaczące dla fabuły, dlatego, tak jak mówiłem, jeżeli nie widzieliście jeszcze Annabelle, co jest trochę dziwne, bo w sumie chyba już większość to widziała, ale na pewno znajdą się tacy, co nie. Wtedy odsyłam was najpierw do filmu, później do recenzji. Rzecz numer dwa, też nie traktujcie tego materiału jak jakieś odkrycie, jak ja bym próbował teraz odkryć Amerykę recenzując film po 5 latach od premiery. Nie, po prostu chcę przekazać taką moją opinię szerszą moim widzom, dlatego że pytaliście mnie o te recenzje niejednokrotnie, czy zrecenzuję ten film, nieważne, że już ma tyle lat, to po prostu chcieliście posłuchać, bo jest dwójka, no to dla dopełnienia też wrzucam coś o części pierwszej. No to co, zacznijmy od początku. Na szybko, fabuła oczywiście, bo to jest taka podstawa. Mamy młode małżeństwo, któremu całkiem dobrze się, powiedzmy, powodzi, no i pomieszkują sobie w pewnym domu i akurat tutaj właśnie kobieta jest w ciąży, już w takiej dosyć, powiedzmy, zaawansowanej, ona na przestrzeni tego filmu to dziecko urodzi, także to jest któryś tam już miesiąc, powiedzmy, z tych końcowych. No i jej mąż, który tutaj aspiruje na miano doktora, mówię tak, bo już w zasadzie kończy jakieś tam egzaminy, no i zaraz ma być tym doktorem, już nawet w drugiej połowie filmu rzeczywiście jest pokazane, jak jest w pracy, już tutaj sobie leczy ludzi, leczo robi, hehe. Nie no, dobra, i co się tam dzieje? No i dzieje się mniej więcej to, że oni sobie mieszkają w tym domu, że jest ha, 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 rozmawiają sobie śmiesznie, pięknie, wszystko jest. No i pewnego dnia, bo właśnie ta jego żona jest taką, powiedzmy, trochę kolekcjonerką lalek, no ludzie różne rzeczy zbierają, ona akurat zbiera lalki. I tak się okazuje, że pewnej lalki, której nie mogła znaleźć, to gdzieś tam mąż ją dorwał za całkiem pokaźną sumę, której nam nie zdradzają, ale tak się o tym mówi. No i kupił jej tę lalę i ta lala to oczywiście jest Annabelle. A dlaczego Annabelle? W zasadzie tytuł filmu tak brzmi i też ta lalka to Annabelle, ale tak naprawdę to imię jest wzięte po prostu od osoby, która tak się nazywała i powiedzmy miała jakiś tam związek z tymi wszystkimi wydarzeniami w tym filmie, czyli jest to po prostu imię jakiejś dziewczyny. No ale tak jak wiemy, akurat tutaj lalka się tak nazywa. Nasze małżeństwo zostaje napadnięte przez jakąś parę okultystów popierdoleńców. No i też przez to nasza właśnie tutaj kobitka dostała kosę w brzuch. Na całe szczęście dziecku nic się nie stało, nie zostało nic uszkodzone, także ciąża nadal przebiega prawidłowo, aż do momentu oczywiście, kiedy urodzi i dziecko będzie zagrożone realnie już takim właśnie demonem, który tutaj chce
odebrać, powiedzmy, jemu duszę. Generalnie żerował na dorosłych ludziach, natomiast według teorii, która jest podana w tym filmie, nie da się duszy wykraść, powiedzmy, z człowieka, ona musi zostać ofiarowana, czyli trzeba jakiś rytuał odprawić albo jakiś inny bzdet. Mówię bzdet, bo mam na myśli ten film. Nie żeby te rytuały to były jakieś bzdety, oczywiście dla niektórych są, dla innych nie. Nie o to mi tutaj chodzi, żeby sobie opinię tworzyć na temat tego, jakie są rytuały. Cały czas tutaj wszystko w kwestii filmu tutaj się odnoszę. Także akurat dziecko nie może oddać duszy, no więc po porodzie jest to takie, powiedzmy, jest to idealny cel, żeby się za nie zabrać. No i oczywiście, tak jak wiemy, tak naprawdę ta lalka to jest Bogu ducha winna, no bo akurat demon się do niej przyczepił i sterował tą lalką. Nawet jest w jednej scenie pokazane, jak on ją trzyma. Kamera sunie na lalkę i właśnie za lalką widać twarz jakiegoś demona, który tą kukiełką sobie steruje tak naprawdę, więc no, oni cały czas chcieli się pozbyć tej lalki, oczywiście, jak już zorientowali się, że coś się dzieje. To znaczy, no najpierw się chcieli pozbyć, później ona wraca, później się przeprowadzają, znowu ona wraca. Czy ta lalka była, powiedzmy, taka niezbędna do pozbycia się, bo to też jest ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że niekoniecznie, ale akurat jeżeli demon się doczepił tej lalki, no to ona po prostu wracała, nawet jak ją wyrzucali, więc myślę, że tutaj ciężko było nawet się jej pozbyć. Ale mówię, że to niekoniecznie może było potrzebne, bo przecież nie chodzi koniec końców o samą lalkę, tylko o tego demona. I żeby pozbyć się demona, a nie pozbyć się lalki. Ale nie będę się nad tym rozwodził. Jebać to, idziemy dalej. John, wake up. What? Is it the baby? No. Next door, I heard a scream. No, I think something's wrong. Stay here, I'll check it out. Wszystko byłoby spoko, bo w zasadzie nic takiego bardzo negatywnego jeszcze o tym filmie nie powiedziałem. Problem jest taki, że to co powiedziałem, to było streszczenie całego filmu. Bo tutaj nic więcej się nie wydarzy. Oni walczą z tą lalką, na końcu żona chce oddać swoje życie, żeby zamiast dziecka demon wziął jej duszę, ale w końcu tego nie robi, bo mąż ją ratuje. No i postać tam drugoplanowa, która się, powiedzmy, miesza, która nawiązywała jakąś relację właśnie z naszą główną bohaterką, bierze to na siebie i to ona oddaje duszę i się zabija. To było troszeczkę bez sensu, raz, że dlaczego to zrobiłaś? To znaczy zrobiłaś to, bo chciałaś ich uratować, no ale poświęcać swoje życie dla ludzi, którzy nie są jakoś tam nadzwyczajnie ci bliscy, szczególnie mąż, może już prędzej żona trochę, ale to też tak, wiecie, bardzo naciągane. Oczywiście też mamy tutaj księdza, który zabrał Anabel od nich, chciał oczyścić ich dom, chciał Anabel zostawić w kościele. Do tego kościoła wejść mu się nie udało, ponieważ zostaje wypchany przez jakąś złowrogą siłę i ląduje w szpitalu, później się wykaraskał, ale mimo wszystko. No i tak naprawdę w tym filmie, oprócz tego, że mamy kompletnie wyłożone wszyściutkie schematy, po prostu perełka, jeżeli chodzi o schematy, no to nie wydarza się też nic ponadto. Jeżeli chodzi o reżysera, jest to osoba, która odpowiada za zdjęcia, chociażby w obecności, w naznaczonym części drugiej i w czymś tam jeszcze, czego teraz nie pamiętam. I okej, zdjęcia wychodzą mu dobrze, jako operator naprawdę się sprawdza. Nie rozumiem go, co robił w roli tutaj reżysera, ponieważ, znaczy rozumiem, bo na pewno reżyserował jeszcze inne filmy, ale jakby zdjęcia naprawdę robi dobre, reżyserię bym raczej odpuścił. Też już dwójkę reżyseruje ktoś inny i tam, no może lepiej jest technicznie, fabuła to już jest inna bajka, mówiłem o tym w recenzji dwójki, nie będę się powtarzał. Natomiast myślę, że po prostu ten horror nie miał jakiegoś zupełnie pomysłu na siebie i po prostu zostało stworzone coś na podobę. Ja nie wiem, jak to nazwać, bo efekty specjalne i jakieś straszydła to mogę nazwać kiczem jedynie, bo to jest film, który w ogóle nie buduje napięcia. On tam serwuje parę jumpscare'ów, ale tak naprawdę one nie są poprzedzone w ogóle budowanym napięciem szczątkowo. Czasami jest, ale to jest naprawdę niewystarczająco. Przestraszyć też się nie za bardzo można. Tak naprawdę chyba najlepsza jest scena w piwnicy, gdzie pokazuje się jakiś taki demon, taki a la diabeł, aczkolwiek ona jest wymuszona, bo to jest w ogóle zejście do tej piwnicy jest tylko po to, żeby upchnąć tam jumpscare'a i demona goniącego główną bohaterkę, bo okej, ona poszła coś tam odstawić, ale jakby nie wynika to w ogóle z tego, co się działo wcześniej. Okej, miałaś deskę i poszłaś do piwnicy i akurat jest to niezbędne, żeby nam to pokazać. No, oczywiście, że tak. Także takie niektóre zapychacze, powiedzmy gdzieś na siłę, też występują. Problem w tym, że właśnie nie ma tutaj jakiejś sensowniejszej historii, bo co z tego, że jest rodzina, którą nawiedza jakiś demon? Kurde, to było w 1900 nie wiem którym już opatentowane tak naprawdę i te rzeczy się działy i to działy się lepiej w niektórych filmach znacznie niż tutaj, bo ten film, nie nazwałbym go może nudnym, ale nazwałbym go filmem, w którym nie za specjalnie cokolwiek się dzieje. I jeżeli naprawdę widzieliście 10 horrorów w swoim życiu, oczywiście przed rokiem 2014, ja nie mówię o tym, co wyszło później, to wy znacie ten film na pamięć, bo tutaj nie ma
żadnych konkretnych, powiedzmy, innowacyjnych elementów wprowadzanych. Plus do tego mamy happy end, horror z happy endem to nie jest coś, co ja lubię oglądać. Okej, lubię obecność, która jest z happy endem i ona też jest odgrzanym kotletem, ale ona jest dobrym kotletem i technicznym i naprawdę fabuła, mimo że schematyczna, jest ciągnięta bardzo dobrze, bo tam po prostu stoi za tym James Wan i tutaj nie ma o czym dyskutować. Niektórym się nie podoba, oczywiście mówią, że te schematy już są nieakceptowalne. Moim zdaniem oczywiście odgrzewany kotlet, ale podany w bardzo przystępnej, dobrej formie. Sprawdzał się pod względem strachu, pod względem napięcia, jeżeli się oglądało oczywiście w odpowiednich warunkach. Annabelle do pięt nie dorasta obecności i jako spin-off, no myślę, że tutaj widownia ta mniej wymagająca będzie zadowolona, ale jednak ta bardziej, która liczyła na jakąś sensowniejszą, ciekawszą historię, chciała coś więcej aniżeli typowy film, który jest już napisany w ten sam sposób co masa innych, tylko oparty na innej rodzinie, na innej lalce, czy tam na innym motywie straszenia, czy jakiegoś właśnie przedmiotu, który demon próbuje posiąść. I pcha to cały czas do przodu, aż dostaniemy happy endzik. Oczywiście scena końcowa mówi, że to zło nie zostało zniszczone, bo nie da się go zniszczyć. To chyba był cytat księdza. Coś, co nie zostało nigdy stworzone, nie może zostać zniszczone. No i okej, to zło rzeczywiście tam przetrwało. Ta lalka gdzieś tam w sklepie wylądowała za troszeczkę większą cenę niż normalnie, bo jest to lalka kolekcjonerska, kolekcjonerzy się nią interesują. No i jakaś przypadkowa kobieta to kupuje dla swojej córki, także domyślamy się, że ta córka przejebane będzie miała po prostu. No i tak naprawdę Annabelle to jest wszystko. Poziom techniczny jest co najwyżej niezły, aktorzy jakoś sobie radzą, ale to właśnie nie jest film, w którym jesteśmy w stanie wynaleźć chociaż jeden element, który się wyróżnia z ponad reszty. To jest typowy film, który jest troszeczkę taką sieczką marketingową. Okej, ten spin-off musiał powstać, bo przecież się wspominało w obecności, była scena w obecności z Warrenami. Tutaj również jest na początku filmu ta scena, gdzie tam Annabelle właśnie rysowała sobie kredkami po ścianach i tak dalej. I kilkoro młodych ludzi tutaj opowiada Warrenom o tej całej sytuacji, żeby oni się tym zajęli. No i co z tego? No nic nie wynika z tego filmu niestety. Już ciekawsza była pod względem historii fabularnym. Przyznam z bólem serca trochę, ale powiem to, Zakonnica, która też nie była kinem wybitnym, ale dostała ode mnie w miarę mimo wszystko pozytywną ocenę. Bo ile tam napchanych było jumpscare'ów na siłę na przykład i ta historia jednak niczym konkretnym, powiedzmy, tutaj nie dawała nam po mordzie, to jakoś przyjemnie mi się to po prostu oglądało. I może nie był to film wybitny ani horror jakiś za dobry, natomiast rzeczywiście jakoś nie miałem większego problemu z tą Zakonnicą. O ile tam kilka konkretnych wad da się znaleźć, to przynajmniej niektóre rzeczy by mnie jakoś interesowały. Jeżeli chodzi o Annabelle, no to taki spin-off bez polotu totalnie. I oczywiście niedługo mamy część trzecią, która wyjdzie w roku 2019, tym obecnym, także to jest ciekawa sprawa, bo tak jak mówiłem, tam będą Warrenowie. To jest jedyna opcja, jedyna szansa dla Annabelle, że może być lepsza od poprzedniczek. I chyba tyle w sumie. Ode mnie Annabelle dostała czwóreczkę. Taką ocenę postawiłem po premierze. Również teraz podtrzymuję to zdanie, także czwórka zostaje na filmie. Ode mnie 4/10, jedna kupa. Myślę, że na więcej nie zasłużyła. Nie jest to koniec końców jakiś aż tak bardzo zły film wcale. Natomiast to jest, wiecie, po prostu kalka na kalce. I tyle. I to jest koniec w sumie mojego gadania o Annabelle. Jeżeli macie inne odczucia albo podobne jakiekolwiek, dajcie znać w komentarzach, może wam się podobało, uzasadnijcie dlaczego. Rozumiem, że ten film się może podobać, naprawdę jako taki przyjemny całkiem horror, który sobie oglądamy, taki na raz, okej. Tutaj czy po prostu niektórzy widzowie są mniej wymagający, czy jakoś niekoniecznie dostrzegają te wszystkie schematy, czy widzieli mniej horrorów. Okej, macie prawo, ja tutaj nikogo się nie czepię. Jeżeli lubicie ten horror, to jest wasza sprawa, ja się cieszę po prostu, że są osoby, które go lubią, że nie jest to jakaś totalna klapa też. Natomiast ja jestem po tej drugiej stronie, także jeżeli podzielacie moje zdanie, też napiszcie. No i na dzisiaj to by było wszystko, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć! Shitabel!